Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Ewo, oni go nie oddadzą. Dzień dobry. Uspokój się, Ola. Już niepełnoletnia jestem, że nie utrzymamy się z emerytury babci, że nie mamy gdzie mieszkać. Panie Ewo, przecież ja pójdę do pracy, Darek też pójdzie. Bo pokój już jest prawie gotowy w nowym roku. Nasz szwagier ma przygotować nam pokój, łazienkę, bo zaraz pani pokaże jaką. Ola, przede wszystkim musisz wyglądać na spokojną i opanowaną. Idź do toalety i się ogarnij. Słyszysz? Już. Skąd ty bierzesz tyle siły? Jak to skąd? Wysysam krew z przystojnych mecenasów. Ty znasz tego sędziego? Zwolennik raczej tradycyjnych wartości. Wysoki sądzie, my jako urząd jesteśmy za odebraniem matce praw rodzicielskich. Dziewczyna ledwie skończyła 16 lat. Nie jest w stanie sama go wychować. Nie mają gdzie mieszkać i z czego żyć. Jedyną szansą dziecka na normalne życie jest oddanie go do adopcji. Żeby trafiło w ręce ludzi odpowiedzialnych i lepiej sytuowanych. Mecenas Raszyński. Ma pan jakieś pytanie? Nie, wysoki sądzie. Dziękuję, świadkowie. Panie mecenasie, pan ma głos, proszę. Jako strona reprezentująca interwencyjny ośrodek preadopcyjny, nie mogę zgodzić się z panią kurator, niestety. Sam ośrodek i obecna tu dyrektor są przeciwni odebraniu matce praw rodzicielskich. Wysoki sądzie, chyba wszyscy jesteśmy tego zdania, że miejsce dziecka jest przy rodzicach, przy biologicznej matce i ojcu. Wysoki sądzie, mogę? Proszę. Przecież tego dzieciaka ciężko nazwać ojcem w naszym rozumieniu tej funkcji. Dopiero poszedł do technikum. Nie ma jeszcze żadnej pracy. Dziewczyna też. Utrzymuje ją babka z bardzo skromnej emerytury. A gdzie będą mieszkać? W ruinie z wychodkiem na piętrze? Oni nawet nie są małżeństwem. Proszę pana, ja... Przepraszam. Wysoki sądzie, chciałabym coś dodać. Proszę. Sytuacja rodziców dziecka właśnie się zmieniła. Ze względu na jego dobro postanowili wziąć ślub. W Urzędzie Stanu Cywilnego wszystko jest ustalone, Ola ma zgodę sędziego i jeszcze przed świętami będą mężem i żoną. Czy to prawda? Tak. Tak, to prawda. Dlaczego w takim razie ja nic o tym nie wiem? Ale nie rozumiem, co ja mam teraz zrobić? Teraz to ty jedź do Michasza, bo już czeka na ciebie. Ale co z tym ślubem? Kiedy? Jak? Gdzie? Jak najszybciej, przed świętami. Ale to jest przecież niemożliwe. Pomogę ci załatwić wszystkie dokumenty. Widzimy się w ośrodku. Do widzenia. Znasz kogoś w Urzędzie Stanu Cywilnego? I za to cię lubię. Czy nie pomożesz? Spróbuję wszystko przyspieszyć. Pogadam ze znajomym sędzią. Ale młodzi muszą iść ze mną do niego. Pójdą. I to najlepiej jutro rano. Dobrze. Jesteśmy w kontakcie. Nie, poczekaj chwilkę. Mam plotkę. Miasto szuka kupca.
kupca na ziemię pod waszym ośrodkiem. Chcą nas zamknąć? Albo przenieść, ale raczej zamknąć. Przynajmniej na jakiś czas. To pewne? Nie na 100%. Spróbuję się dowiedzieć więcej. Dziękuję. Jeszcze coś. Pięknie dzisiaj wyglądasz. Halo? Zadzwonię do nich, może mi to skleję. A, dziękuję bardzo. To bardzo pani dziękuję. Czekam na telefon. Do widzenia. Cześć, kochana. Hej. No sama widzisz. Transport wychodzi jutro do Sudanu i do Somalii. 20 osób nie śpi drugą dobę. Wszystko jest zapięte, tylko ta plandeka. A oni mówią, że oni mi tego nie naprawią, bo pracują tylko do 16. U mnie też wariactwo. A jak nowa pani prezes? Marcin, czy ty pilnujesz, żeby góra była tu, gdzie góra? To są leki. Przestaw to tutaj na górę. Na górę. Konkretna. To prawda, że chcą zamknąć nasz ośrodek i sprzedać grunt? Słyszałam. A to jeszcze nic pewnego. Wam ja naprawdę mogę pomóc. Kilka telefonów, umówię się na kawę, jeżeli tylko chcesz. Nie chcę. Ale dziękuję za troskę. W porządku, rozumiem. Marcin! Pan nie może podjeżdżać i zabierać. Najpierw musisz sprawdzić specyfikację, żeby to potem... Dobrze. A co robisz w święta? Nie wiem, a co? Organizujemy bal charytatywny w Sukiernicach. Zapraszam was. Was? Jestem od 5 lat sama. No przecież wiem. Myślałam o Jacku. Tak, oczywiście. Mam nadzieję, że masz jakiś kontakt ze swoim bratem. Tak, mam. Proszę. Dziękuję. No to zaproś go w moim imieniu. Niech weźmie rodzinę, Martę, szkraby. Stasia i Hele? Stasia i Hele. No i niech przyjdą. Miło było ci widzieć. Przepraszam cię. Panie Stasiu, przecież pan mi to rozbije. Nie może pan tym tak szarpać. Dobrze, idę na kalę. Przypominamy, zostało 5 dni do świąt. I to już naprawdę ostatnie chwile, żeby zrobić coś wyjątkowego. Mówię o tym nieprzypadkowo. Naszym gościem w studio jest największy dla mnie autorytet w dziedzinie niesienia pomocy humanitarnej. Kobieta wybitna, a jednocześnie osoba ciepła i serdeczna. Prezes misji humanitarnej Zofia Wysocka, która już za kilka dni po dorocznym balu charytatywnym wyruszy ponownie do Afryki, aby nieść pomoc potrzebującym. Proszę przełączyć stację. Gościem... W dokumenty wpisaliśmy Ania. Można zmienić, jak państwo będą chcieli. Na pewno nie ma pani innego wyjścia? Poczekaj, daj mi jeszcze chwilę. Ale powiedziała coś? Brak środków. Termin płatności 2 tygodnie. Zapisz, proszę. A i te rzeczy do pralni wynieście na zewnątrz. Tak, pamiętam. Nie.
Znowu rozdrapała? No, widzisz? No jak ona to robi? Kiedy? Przecież to jest bez sensu. Ja ten bandaż na dwa razy zawiązałam. Musicie sprawdzać co godzinę, inaczej to się nigdy nie zagoi. Chodź. Pikula. Chodź. Adaś, mówiłam ci, że tutaj nie można biegać. Ale ja się nudzę. Adaś, chodź, pomożesz mi. Nakarmimy Zosię. Uważaj. Patrz pod nogi. Wiktorię co godzinę sprawdzamy. Znowu go zostawili wczoraj wieczorem. Myślisz, że dzwonić po pogotowie opiekuńcze? Nie, na razie nie dzwoń. Nowa pani prezes będzie za godzinę. Chcecie poznać. Adasia, schowajcie, nie może go zobaczyć. Mogę? Ma pani dzieci? Śliczna dziewczynka, zdrowa? Miała 10 punktów. Na pewno ktoś ją będzie chciał. Możemy pani pomóc. Mamy różne programy dla osób w trudnej sytuacji życiowej. Musimy tylko pani powiedzieć prawdę, co się dzieje. Już mówiłam, ja nie mam pieniędzy. Ma pani te dokumenty? Tak. Proszę podtrzymać dziecko. Ja bym nie chciała, żeby ona była sama na święta. Obiecam to pani. Tylko pani jej może to obiecać. Znajdziecie jej dobrych rodziców? Tak. Ale już wtedy nigdy jej pani nie zobaczy. Nikt pani nie powie, gdzie jest Ania. Takie mamy prawo. Proszę zapoznać się z dokumentami i przemyśleć wszystko. Dzień dobry, Ewa Wysocka, Interwencyjny Ośrodek Proadopcyjny. Tak, dzwoniłam wczoraj i przedwczoraj też. Ja dobrze wiem o tym, że lek nie jest refundowany, ale proszę mi nie mówić, że się nie da. Jak się chce, to się wszystko da. Halo? Halo? Przypomnij mi, żebym za godzinę zadzwoniła do tej hrabiny z ZUS-u. Dzień dobry. Dokładnie tak sobie panią wyobrażała. Była ta Kołeczek, nowa prezes fundacji. Ewa Wysocka, miała pani być o 10:00. Chciałam się rozejrzeć. I jak? Łóżeczka stoją za ciasno, to jest niezgodne z przepisami przeciwpożarowymi. Mamy jeszcze jedną salę, tylko musimy ją przemalować. Ale nie wiem, czy to będzie konieczne. Możemy porozmawiać w pani gabinecie? Już, już, już. Nie dzwoń do mnie. Nie. Nie oddałam jej, nie mogłam. Idź ci do tego. Proszę cię, nie przyjeżdżaj, nie. Gdzie idziesz z tym dzieckiem? Pytam się, gdzie idziesz z tym dzieckiem. Do domu cię z nim nie wpuszczę. Julki też nie zobaczysz. Zrozumiałaś? Ośrodek jest zadłużony. Zalegacie z płatnościami do ZUS-u, do Urzędu Skarbowego. Pracuję nad tym. Tak, tak, słyszałam. Zdążyła już pani obrazić wszystkich urzędników w mieście. Mam całą listę skarg. Jeżeli ktoś źle pracuje, to mu o tym mówię. O, więc ja zrobię to samo. Poprzednie władze fundacji wierzyły w magię nazwiska pani matki. A ja patrzę na liczby. I magia nie działa. Ja też mam tutaj kilka liczb. Na przykład 97. Tyle dzieci trafiło do adopcji dzięki nam, tylko w tym roku.
I nic więcej się nie liczy. Widziała Adasia? Nie. Myślę, że powinniśmy zadzwonić po pomoc społeczną. Wtedy już na pewno nie wróci do domu. Może dla niego lepiej. Zapytaj o Mikołaja. Przyjdzie święty Mikołaj? Dzieci pytają. Do ciebie na pewno przyjdzie. Ale będziesz w domu. To powiedz mu, że pamiętał o nas. Bożena, poczekaj, pomogę ci. Fundacja chce nas zamknąć? Podsłuchiwałaś? Słyszałam. Słuchaj, zróbmy dużą akcję, zaprośmy telewizję, znanych ludzi i niech opowiedzą, co tutaj robimy. Serio? Chcesz biegać po rynku i szukać znanych ludzi? Ja potrzebuję 100 tysięcy, najlepiej na jutro. Co się tam dzieje? No, może prezes Keszlak trafił. Czy z panem ktoś wjechał w samochodzie? Sam pan jechał? Tak, tak. Panowie, poczekajcie! Torebka tej pani. Proszę się odsunąć. Proszę się odsunąć. Przepraszam, co się tu stało? Jakiś wariat potrącił babkę. Weszłam od koła. Gdzie jest dziecko tej kobiety? No, ale to nie było żadnego dziecka. A kobieta skąd panu wyszła? Się zgadza. Rodzice się jej zrzekają. Rodzice oba? To dziwne, nie było z nią żadnego facetu. No ale są dwa podpisy. Cześć, jak masz na imię? Ania. Ania, Nutka, to czyli mała Nutka. Nutka, fajnie. To co robimy? Normalna procedura adopcyjna. Ale na początek pozwoń po szpitalach i zapytaj, co z tą kobietą. Dobrze. Bożena! Pomóż mi, Bożena! Idę. Ładnie, co? No co, malutka? Co? Zaraz autobus ci ucieknie. Dobrze, dziękuję. Kocham cię bardzo, bardzo, bardzo. Mecenas do ciebie zadzwoni. Jutro rano pójdziecie do sędziego po zgodę, a później do Urzędu Stanu Cywilnego. Powiedziałaś Darkowi Szubie? Nie, przecież on mi się nawet nie oświadczył. To ty mu się oświadczy. Ja? Tak. Kochasz go? No, tak, oczywiście. To masz więcej szczęścia niż ja przez całe życie. Mam mu kupić pierścionek? Tak, kup mu pierścionek. Pa. Dobrze, dziękuję bardzo. Pa. Do widzenia. Ewa, Dylewska przyszła. Dzień dobry. Halo? Chciałbym rozmawiać z kimś z dyrekcji. Zapraszam. Słucham? Chciałbym rozmawiać z kimś z dyrekcji. Pan na pewno do nas? To jest interwencyjny ośrodek proadopcyjny. Tak, wiem. Ewa, możesz mi pomóc? Proszę chwilę poczekać. Ty znasz tego faceta? Nie. A ktoś był umówiony? Dałam ogłoszenie z papierem od ukraciarni. Dlaczego ja o tym nie wiem? Mówiła, że trzeba szybko zrobić remont. Pani Mario? Zabieram ją. Jeszcze jest czas. Oczywiście. Sama pani mówiła, że mogę się rozmyślić, prawda? Pani jest dla niej najlepszą mamą i ja o tym wiem. Dlatego zabieram ją do domu. Sąd mi pozwoli. Tak. Pani może ją zabrać, tylko pani musi spełnić pewne warunki. Rozmawiałyśmy o tym. Pamięta pani? Pamiętam.
żebyście były razem. Ile to panu zajmie? Co? Skrobanie, gruntowanie, malowanie. Pan się na tym zna, nie ja. Pan jest z ogłoszenia, tak? Powie pan coś, bo się śpieszę. Dobrze, spróbuję to zrobić. Świetnie. Może pan zacząć już jutro. I jak najszybciej, bo nie mamy miejsca dla nowych dzieci. Rozumiem. Postaram się to zrobić do świąt. Jesteśmy dogadani. Wojtek Szatkowski. Ewa Wysocka. A, rozumiem. Dogadani, tak. Zostanę tutaj, rozejrzę się, porobię zdjęcia, pomierzę sobie. Jasne. Cześć, jak masz na imię? Wojtek. Kajtek? Śmiesznie. A co tu robisz, Kajtek? Sprzątam. Pomożesz mi? To wszystko trzeba tam. Powiesz mi, co się stało z twoją mamą? Obiecuję ci, że nie będziesz sama na święta. Co pan tu robi? Ale pan to zostawił. Przepraszam. Chciałem tylko powiedzieć, że będę jutro. Jacek, czemu mi gasisz światło? Co ty tutaj robisz? Cześć, Kapciu. Przecież dałeś mi klucze. 3 lata temu, żebyś mi podlewał kwiaty, jak wyjechałam na urlop. No to będę podlewał kwiaty, będę sprzątał, co chcesz. Wyprowadziłem cię z domu! Co, zamówiłem jakąś pizzę? Najlepiej taką serę na brzegach. I tych brzegów nikt mi nie będzie wżerał. A później, winko. Nie wiem, gdzie jest korkociąg. Korkociąg był za ekspresem do kawy. A zobacz, Kapciu. Kieliszki masz tu? Ej, będzie ci lepiej sięgnąć. Coś jeszcze mi poprzestawiałeś? A, takie tam. O, masz bałagan. Ale fajnie bałagan. Dobrze cię widzieć. Ciebie też. Pięknie wyglądasz. Kupiłem ci choinkę na święta. O! Tadam. Tego mi brakowało. Wino. Pizza. I? Cisza. Bec! Z Martą nie możesz się napić wina? Daj spokój. Ja jestem w domu praczką, sprzątaczką. Przynieś wynik pozamiatej. Przy dzieciach mnie poniża. Powiedziałam dość, siostra. Dość. Zdróweczko. Na długo zostajesz? O, jak dobrze. Się zobaczy. No pij. Dzień dobry. Szukam znajomej. Dobrze, a jak się nazywa? Martyna Sikorska. Już sprawdzam. Dzień dobry. Jak mnie pani tu znalazła? Nazwisko było w dokumentach. Jak się pani czuje? Proszę wejść natychmiast. Co się stało? Kto to jest? Nie znam tej pani. Proszę
Pomyliłam pokój, przepraszam. A ty co masz? Kolorowankę, tata mi kupił. Chodź, porysujemy. No co, babka pomyliła salę. To był ktoś od niego? Nie. Od kogo? O. Różowe drzewa namalowałeś, tak? Od nikogo, skarbie. Jestem tego pewny, w głębi duszy o tym wiem, że gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się mimo świata. Ty, Skajtek, nie widziałeś świętego Mikołaja? Co? Nie widziałeś świętego Mikołaja? Nie, jeszcze nie. Potrzymasz mi? Weź sobie rękawiczki tam. Chodź tutaj. Tutaj. Tu. Trzymaj. Trochę za wcześnie chyba jeszcze, co? No niby tak. A wiesz, z tym to różnie bywa. Na przykład na Islandii mają 13 Mikołajów. 13 Mikołajów? Tak. Tylko mniejszych. Ale za to przychodzą 2 tygodnie wcześniej. Noc? No spokojnie, spały. O 5 będą chętni do adopcji Nutki. Jak ona się czuje? No właśnie, coś gorączkuje. A wiesz, że na Islandii jest 13 Mikołajów? Kajtek mi powiedział. Jaki Kajtek? To Wojtek malarz. Idź teraz do Kasi, a Wojtkowi nie przeszkadzaj, bo musi szybko pomalować nasz pokój. Podaj czopek paracetamolu. Jak nie przejdzie, to wezwiemy lekarza. A co za Dasię? Dzwoniłaś do jego rodziców? Rozmawiałam z mamą. Twierdzi, że go zabierze na święta. A była trzeźwa? Proszę, proszę z tym wyjść. Przecież panowie nie macie prawa tutaj nic mierzyć. Co to jest? Dzień dobry. Zostaliśmy przesłani przez inwestora, który jest zainteresowany kupnem tego terenu. Musimy zrobić dokumentację fotograficzną, wstępnie obejrzeć budynek. Czy pan nie słyszał, co powiedziała koleżanka? Proszę stąd wyjść! Tutaj śpią dzieci! Z wyburzeniem ścian nie będzie żadnego problemu. Proszę natychmiast opuścić teren ośrodka. Ale kochana pani, mamy zgodę władz waszej fundacji. Czy ja mówię niewyraźnie? Proszę natychmiast stąd wyjść. Jak pani ten ton zachowa dla swoich pracowników? Bardzo proszę, to jest zgoda fundacji. Cześć, co pani powiedziała? Wypad. A pan to kto? Ochroniarz. Widzicie sami, czy mam wam pomóc. Okej, dobrze, panowie, wychodzimy, wrócimy, jak tu będzie pusto. Dzięki. Tylko proszę cię, raz spróbuj grzecznie. Rzecz mu wesołych świąt. Zapytaj o zdrowie żony. Ostatnio miała operację. I koniecznie mów tego, panie prezydencie, tak? Panie wiceprezydencie, Ewa Wysocka z IOP-u, czy pan zwariował? A w ogóle wesołych świąt. I dla żony też. Cudownie. Jestem zaszczycony. A tak dla pani również wesołych... ciepłych, rodzinnych. Do widzenia. Dziennikarze. Trzeba utrzymywać dobre stosunki. Właśnie. Dlatego dzieci nie mogą tak po prostu stracić domu. Gdzie one się podzieją? Pan je zabierze do siebie, a może tutaj do urzędu? Nie, no, oczywiście, że nie. Dziękuję. Pani Madziu. Tak? Który krawat lepszy? Ten czy ten czerwony? Czerwony jest taki bardziej świąteczny. No niby tak, ale jakoś tak się... kojarzy. A może ten w paski? O, nie. W paski nie. Dziękuję. Mamy ważną uroczystość w ratuszu. Te kobiety to anioły.
Co roku ratują życie dziesiątek dzieci. Ich ośrodek to prawdziwy skarb naszego miasta. Pan wie, kto to powiedział? Ja? Pan. O nas. A teraz chce pan nas zamknąć. Pani Ewuniu, niczego nie zamykamy. Proponujemy wam tylko zmianę lokalu, nową lokalizację. Jaką? No to jeszcze nieustalone. Proszę zrozumieć. To bardzo wartościowa działka. Jeśli miasto ją sprzeda, to wszyscy na tym skorzystamy. A konkretnie jak dzieci na tym skorzystają? Gdzie one się podzieją? Obiecuję, że włos im z głowy nie spadnie. Czyli, że nie sprzedacie działki, tak? Ale co ja mogę, no co ja mogę, panie Wuniu? No dobrze. Obiecuję, że spróbuję coś zrobić. Powiedziałem, obiecuję. Dziękuję. Wesołych świąt. Mucha będzie lepsza. Wychodzimy już z Haliną. W dokumentach nutki były badania słuchu? Tak. Wszystko było w porządku. Przynieść je? Nie, dziękuję. Do jutra. Słuchaj, myślałyśmy, że może by kupić choinkę do ośrodka? Po co? Nie wiem, atmosfera świąt. A wiesz, co to jest? Karty kontrastowe dla noworodków. Bo widzą tylko kontrastowe kolory. Najlepiej z 20 centymetrów. Bardzo się na pewno ucieszą z twojej choinki. Mamy też starsze dzieci. Ale wydawanie pieniędzy teraz na choinkę jest najgorszym pomysłem. Tak ci źle poszło w urzędzie? A ty nie miałaś wychodzić? Ewa, państwo do ciebie. Proszę mi powiedzieć coś więcej o sobie. Pani jest scenografką, tak? Już nie. Od roku mam własną firmę, która zajmuje się architekturą wnętrz. Mąż skończył konserwatorium. Tak, ale nie byłem wirtuozem. Teraz jestem realizatorem dźwięku. To śmieszne, bo na mało mówimy nutka. Jak to? Strobnienie nie od Ani. A nutka, nutka, ale oczywiście możecie zmienić imię. Nie, mnie się podoba nutka. A tobie? Fajne. Dzisiaj rano sędzia przyjął zgodę blankietową od rodziców. To oznacza, że formalnie zrzekli się praw do dziecka. To znaczy, że oficjalnie już możemy ją adoptować? Jeżeli się zdecydujecie, to nawet przed świętami. No. Właśnie się najadłam i jestem bardzo zadowolona. Słodka. Chodź, już idziemy. Do widzenia. Do widzenia. Są idealni. A co pan tutaj robi? Zgubił się pan? Tam jest ta kobieta. Miałem przypilną, bo widziałem, jak weszła. A co ty nie zamknęłaś drzwi? Wynosiłam śmieci, przepraszam. Lenku, jeśli czytasz ten list, to znaczy, że jesteś już dorosła. Na pewno masz wspaniałą rodzinę, która cię kocha. Ja nie mogłam cię zatrzymać, chociaż też bardzo cię kocham. Wszyscy cię kochamy. Twój tata, siostra, brat. Nawet piesek Nero. Zawsze będziemy bardzo ciekawi, co cię teraz spotyka. Gdzie jesteś? I co myślisz? Dlaczego ona nie może zabrać małej? Przecież ma rodzinę. Nie ma. Ale mówiła, że ma męża i dzieci. Ma schizofrenię.
Mam takie 4. Każde z innym imieniem. Za drzwi. To wrócę i wsadzę jej tę choinkę. Odpuść dziewczynę, ten ośrodek to całe jej życie. Dostała go w prezencie od mamusi. Zasłużyła. No tak, jest dobra, ale no, mogłaby czasami przemówić ludzkim głosem. No może w Wigilię. No to może być. No? Ładna i nieduża. 150. No ale za droga. Co najmniej o 3 dyszki. No dobrze, mogę spuścić dyszkę. 2 dyszki. 2. No dobrze, niech będzie. Pakować? Powitajmy na scenie Gwiazdę Wieczoru! Proszę bardzo. Proszę. I nie zbaczajmy z góry, pozwól teraz żyć, nigdy nie ma światło. Kto to w ogóle jest? A nie widać? Artysta. A pił tu po bramach i z nożami na mecze biegał. A jak mu się dziecko urodziło, to niby się nawrócił i kolędy śpiewa. Pajac jeden. 100 zł. No i Zosieńki. Ale już zrobiłam. Hej. Starzej się, chodź. Adaś, dlaczego ty jeszcze nie śpisz? Adaś właśnie oprowadza mnie po ośrodku. Pan Wojtek nie powinien tutaj chodzić. Mówiłam ci, że ma dużo pracy. Gniewasz się, bo ci się coś popsuło? Nie gniewam się, a poza tym, co mi się miało popsuć? Bo nie możesz mieć dzieci. Chodź, kotku. Słuchałeś jakąś rozmowę o mnie? Ludziom czasem psują się różne rzeczy i nic z tym nie można zrobić. To tak jak ja. Jestem popsuty. Posił się w nocy i dlatego rodzice mnie nie chcą. To nieprawda. Słyszysz? Kotku. Nawet tak nie myśl. Dzień prawy. Ale kilka razy do roku mają ważniejsze sprawy. Wyjazdy, imprezy, albo się pokłócą. I wtedy zostawiają go tutaj, bo takim jest wygodnie. Nutka ma drgawki. Paracetamol już nie działa. Trzydzieści 39,8. Dzwoń po pogotowie. Zawiozę was. Będzie szybciej. Pójdę po ubrania.
Co, ciągle nic? Może pan jechać do domu. Zostanę odwiedź was. Dzięki. A w ogóle to Wojtek. Szatkowski, ja pamiętam. Widziałem, że znalazłaś dla niej rodziców. Kiedy ją zabierają? Jak dobrze pójdzie, to przed świętami. Kim oni są? Będę mogła powiedzieć ci, jak Nutka skończy 18 lat, jeżeli mi na to pozwoli. Od dziecka wiedziałaś, że będziesz pani dyrektor? Tak, mama mi kazała. Śmieszne. A też mi mówił, że byłeś na Islandii, tak? Krótko. Pracowałem w przetwórni ryb. I jak? Ślisko i śmierdząco. Takie życie. Na Nowej Zelandii czyściłem owczarnię. Jak owcze kupy nie chciały schodzić karczerem, to trzeba było je zeskrobywać nożykiem. Tak chciałam tam pojechać. To nie ze mną. Przedłużyłem sobie pobyt, chciałem pochodzić po górach. Wiza mi się skończyła, mnie deportowali. Ja i tak nie podróżuję. Nie wdałam się w matkę. No dobrze, z nią powinnaś mnie poznać. No na pewno znasz Zofię Wysocką. Skąd niby powinienem ją znać? Pani Ewo, zapraszam. Potrzymaj, proszę. Temperatura już spada. Wygląda mi to na drobną infekcję. Wykluczyliście neuroinfekcję? Tak, oczywiście. Dokładnie ją obejrzałem i słuchałem. Nie ma nic niepokojącego. A badaliście jej słuch? Naprawdę wydaje mi się, że ona nie słyszy. Powinien ją przebadać laryngolog, audiolog. No dzisiaj już go tutaj nie ma, ale... Może mogłaby pani przyjechać z nią jutro? Jutro? Mhm. To już wolę ją tutaj zostawić. Przecież to może być coś poważnego. Pani Ewo, rozumiem, ale nie ma potrzeby. Pobyt w szpitalu naprawdę nie jest konieczny. Jedź do domu, jest późno. Może zostanę, jeszcze pomogę. Wojtek, bardzo ci dziękuję. Pomogłeś i mnie, i Nutce, ale nie przywiązuj się do tych dzieci. A ty? Co ja? Nie przywiązujesz się? To jest moja praca. A ty masz swoją i bardzo cię proszę, skup się na niej. Niedługo będziesz w domu, słyszysz? Słyszysz coś? Z popielnika na Wojtusia iskiereczka mruga. Choć opowiem ci bajeczkę, bajka będzie długa. Z popielnika na Wojtusia, iskiereczka mruga. Choć opowiem ci bajeczkę, bajka będzie długa. Po nagraniu i wrzucimy to na making of, okej? Okay? Oh, yeah. Proszę cię, nie denerwuj się. Nagramy krótki klip z piosenką, podamy numer konta. Ludzie się o nas dowiedzą, będą wpłacać pieniądze. Klip tutaj chcesz robić? Tutaj, gdzieś na korytarzu, a potem jakieś przybitki w sali dzieci. I wywiad z tobą i boomboxem. Z kim? To macie genialnie. To panie trzymało. Szacunek. Boombox, tak? Tak, dzień dobry. Dzień dobry i do widzenia. Nie rozumiem. A czego nie rozumiesz? A wypad, rozumiesz? Z tamą się nie kłócę. Szczególnie przy dzieciach. Chodźcie. Idziemy. Wszyscy.
Naprawdę, przepraszam, że tak ruszyło. Spoko, naprawdę, nie przejmuj się. Nic się nie stało. MPS. Bum, do zobaczenia. Dzięki. Widzimy się. Cześć. Hej, hej. Co tam? Nigdy więcej nie rób takich rzeczy bez... Może to było głupie i desperackie, ale przynajmniej próbowałam. Teraz będzie za późno. Wracaj do dzieci. Halo? Tak, mogę teraz być na 15 minut tylko. Oddawaj to, te moje! Oddam ci słuchawy! Nie oddam, nie dam. Oddaj mi je! Oddawaj to, te moje! Ej, no przestań, Stasie! Idźcie do swojego pokoju, dajcie nam porozmawiać, już! Słuchawki! Przepraszam. Musiałam odwołać spotkanie w pracy, oboje smarkają. Nie mogą ich w ogóle posłać do szkoły. Zrób coś, żeby Jacek do nas wrócił. Marta, musicie w końcu pogadać. Ale pogadaliśmy. No i co? Nie wiem, jemu kompletnie odbiło. To jest chyba kryzys wieku średniego. A może jest po prostu zmęczony? A, on jest zmęczony. Fajnie, a ja co? Żebym się chętnie wyprowadziła. Helena, Stanisław, proszę do mnie. Ciocia, wiesz, kiedy tata wróci z delegacji? Nie wiem. Bo Hela mówi, że nigdy. Wcale tak nie powiedziała. Ej! Puszczaj! Dzieciaki, jest sprawa. Założyłam się z waszą mamą, że potraficie być cicho. Jeżeli 10 minut wytrzymacie bez krzyków, mama będzie musiała wam kupić niespodziankę. Jaką niespodziankę? Cii. 10 minut. Aniołeczki. Józef, ty co robisz? Powinnaś mieć swoje dzieci. Co? Muszę jeszcze wziąć prysznic i zaraz wracać do środka. Po prostu go tutaj sprowadź. Ja nie daję rady bez niego. Dzieci wariują, w domu jest syf. A powiedziałaś mu to? Co? To, że go potrzebujesz. Że to, co robi, ma sens. A, dzieciaku musisz kupić jakąś niespodziankę. Jaką? Coś wymyślisz. Przegrałaś zakład. Byłam u Marty. Jak dzieci? Tęsknią. Ty mogłabyś tu grzyby hodować. A twoje dzieci zamiast ze śniegu robią bałwana z kurzu. Wróć do nich. To niech Marta tu przyjdzie osobiście i mnie przeprosi. A może obydwoje spróbowalibyście dorosnąć? Tak się nie załatwia spraw. Skąd ty możesz to wiedzieć, co? Ile ty miałeś tych swoich nieszczęśliwych związków, żeby wiedzieć wszystko o małżeństwie? Wyjdź stąd. Dobra, przepraszam, przegięłam. Wyjdź stąd, chcę wziąć prysznic. Niestety, miała pani rację. Fatygowaliśmy, ale Kamil ma deadline i siedzi tu do świąt dzień i noc. Coś się stało? Coś z Nutką? Tak. Proszę tu mówić, rozmawiać. 5 minut.
jest głucha. Nie słyszę. Ale to jest jakaś choroba, można to wyleczyć. Lekarze jeszcze nie odnaleźli przyczyny, ale bardzo możliwe, że to w ogóle nie jest medyczny problem. To jaki? Ona ostatnio bardzo dużo przeszła. Takie małe dziecko ma problemy psychiczne? Tym bardziej potrzebuje domu i rodziny. No ale to znaczy, że jak ją weźmiemy, to będzie zdrowa? Tego nie jesteśmy pewni, ale istnieje też taka możliwość, że nigdy nie odzyska słuchu. Musimy się zastanowić. Oczywiście. Nie mogę od was niczego wymagać. To musi być wasza decyzja. Tu się nie ma nad czym zastanawiać. Chcemy ją adoptować. Jesteście pewni? Tak, na 100%. Czekajcie. Szefowo! Szefowo, proszę zaczekać. Szefowo. Szacunek. Dzieci ulicy kłaniają się nisko, się chcą dobra. O, MPS. Miłość, pokój, szacunek. Tytuł mojej nowej płyty. Proszę sprawdzić. I ucałować serdecznie dzieciaki ode mnie, dobrze? Na pewno to zrobię. Do widzenia. Chwileczkę. Jeszcze jedna rzecz. Przepraszam. Z całego serducha przepraszam. Możesz ze mną porozmawiać? Mogę, skarbeczku, tylko nie teraz. Ale to jest ważne. Za chwilę. Zrobię wszystko dla dzieciaków, naprawdę. Nawet jeszcze większe bydło. Poważnie. Zapraszam na premiowy koncert, dobrze? Za miesiąc. Widzimy się. I co, i nie zmienili decyzji? Nie. Ach, no to dobrze. Kajtek! Nutka głuchła! Adasiu, posłuchaj mnie. Nutka jest chora. Ale przyjdzie pan doktor i ją wyleczy. Co jest z Nutką? Nie wiadomo. Naprawdę nie słyszy? Wojtek, pamiętasz, co ci mówiłam? Od wczoraj się nic nie zmieniło. O Jezu, Ola. Ma ślub, ja jestem świadkiem, tylko że mnie tam nie ma. Halo? Tak, ja będę... Ola, za 15 minut. Tak, korki są straszne. Zawiozę cię. Zaraz będę. Przepraszam. Straszne korki. Panie, bo świadek Darka nie dojechał. Co? Ja już nie mogę dłużej czekać i tak naciągam dla was wszystkie przepisy. Teoretycznie mógłbym być świadkiem, ale dla sędziego byłaby to prowokacja. Wojtek, masz dowód? Ma pan? To jest mój przyjaciel. Znajomy. Proszę. Dzięki. Miałem. Wobec zgodnego oświadczenia stron, złożonego w obecności świadków, oświadczam, że związek małżeński pani Aleksandry Kowalik i pana Dariusza Bednarza został zawarty, zgodnie z przepisami. Jako symbol łączącego państwa związku, wymieńcie proszę obrączki. Cieszę, nareszcie się wszystko udaje. Ja też się cieszę. Jutro osobiście zaniosę do sądu. Bardzo panu za wszystko dziękuję. Ewie podziękuję.
Pani Ewo, jest pani prawdziwym aniołem. Jak wszystko dobrze pójdzie, to już przed świętami zabierzecie Michasia do domu. Darek, słyszałeś? Mam u ciebie dług wdzięczności. Chodźmy na drinka i weźmy kwito. Właśnie, to jest wasze wesele, chodźmy do baru. My z wielką chęcią, ale za godzinę mamy pociąg, a chcemy jeszcze zobaczyć synka. To was zabiorę, chodź. Poczekaj. Nie, pani Ewo, naprawdę. To jest prezent ślubny, proszę bardzo. A my wypijemy wasze zdrowie. Bardzo dziękujemy. Do widzenia. Chodźmy. Wiceprezydent nie pomoże, nie ma takiej szansy. Mariusz! Szukają pieniędzy. Tak jak ty. Przecież dla miasta to grosze. Wiadomo, że chodzi o atrakcyjny teren. Kto chce kupić ten grunt? Kilka firm. Znam tam ludzi. Spróbuję ich przekonać, że to nie jest dobry pomysł. W innych ośrodkach preadopcyjnych znajdę miejsce może dla dwójki moich dzieci. A wiesz, gdzie trafi cała reszta? Do domu dziecka. Wiesz, ile dzieci z domu dziecka trafia do adopcji? A moje wszystkie. Dostają dom, kochającą rodzinę. Nigdy nie przestajesz pracować? Co tańczymy? Paweł. Nic z tego nie będzie. Przepraszam. Ojej, przepraszam bardzo. O, zdjęcie. Znajomy? Tyle młodych dziewczyn dookoła, że mnie nie poznał. Hej. Hej, hej. Chodź. To co zwykle? Long Island Iced Tea Old Fashioned, a dla pani Whisky Sour, poproszę. Okej. Będzie ci smakował. Barman cię kojarzy. Jesteś tutaj z tą walczynią? Znasz się na drinkach. Jesteś pijakiem? Byłem barmanem. Pewnie w Nowej Zelandii. San Francisco. Nie. Mały klub Castro. Bardzo proszę. Zdrowie młodej pary. Bardzo dobre. Salsa kubańska. Obiecałem sobie, że będę zawsze tańczył, kiedy to usłyszę. To tańcz. Ała! Super. Tak, proszę. Nie wierzę. Podstawa to biodra. Gdzie ty się tego nauczyłeś? Pewnie na Kubie? Nienawidzę cię. Obraził się? Dałaś mu kosza? Co cię to obchodzi? Jestem twoją przyzwoitką. To nie za dobrze ci idzie. Widzieć takiego świata. I albo przestają widzieć, albo słyszeć. Jak kilka lat temu trafiłam do ośrodka, to od razu chciałam uciekać. Po tygodniu napisałam wypowiedzenie. I wtedy trafił do nas malutki chłopczyk. Wcześniak, 1800 gramów. Leżał,
Prawie się nie ruszał. Patrzył w jeden punkt, jakby na kogoś czekał. Po 4 dniach przyszło po niego 2 facetów z plastikową torbą. Wiesz, co wtedy zrozumiałam? Że naprawdę można umrzeć z tęsknoty. Że ja nie mogę już nigdy na to pozwolić. Dlatego zostałam. No hej, jestem w drodze. No, a która godzina? Masz. O, dzięki. Wiem, nie powinno z to być, no ale męczył nas od rana. Co to za bałwan? Malarz, jak Kajtek. A Kajtek maluje teraz? Nie, poszedł gdzieś. Ty też chodź, żebyś nie zmarzł. Nie, bo czekam na mamę i tatę. Panie, Ewo, dzwonili z sądu, nie mają dokumentów. Jesteś pewna? Tak, powiedzieli, że jeśli nie dostaną do jutra, to nie odzyskam Michasia. Idź do dziecka, ja to załatwię. Dziękuję. Akt ślubu musi być w sądzie. Odzwoń, to pilne. Zabieram córkę. Ona musi być na święta w domu. Pani Mario. Chodźmy porozmawiać do mojego gabinetu. Słyszy mnie pani? Nigdzie nie idę. No co się dzieje? No przecież jestem. Pani Mario. Hopla! Gdzie jest nutka? Kasia ją przewije. Nie, no, Bożena ją brała. Patrz. Bożena jest z Adasiem na dworze. Pilnuj pani Marii. Interwencyjny ośrodek preadopcyjny. Chciałabym zgłosić zaginięcie dziecka. Nie samo nie wyszło, ma 6 tygodni. Szatkowski Wojciech, tak? Tak się przedstawił. To panie nie sprawdziły jego dokumentu? Ale w Urzędzie Stanu Cywilnego na pewno sprawdzili. Musimy tam zadzwonić. W Urzędzie Stanu Cywilnego? A co państwo tam robiliście? Byliśmy świadkami na ślubie. Czyli znacie się dobrze? Nie, nie znamy się dobrze. To co pani o nim wie? Niewiele. Lubi podróżować. Był w Stanach, w Nowej Zelandii, na Kubie. Czyli tam mógł nawiązać kontakty z handlarzami dzieci. Wydawał się taki normalny. Codziennie się uśmiechał, dzień dobry, mówił tak.
Panie wiedzą, gdzie on mieszka? Znacie jego adres? No to sprawdzimy to. Daj. Sama jesteś krzywa. Puszczaj! Przepraszam, Stasiek. Przepraszam. Nic ci nie jest? Stasiu. Stasiu, kochany. Nic ci nie stało? A ty co, szpiegujesz nas? Co się stało? Chodźcie. Staś, Helenka. No przecież się pozabijają. No co ty robisz? Przecież wszystko jest dobrze bez ciebie. Proszę bardzo, ale co Helenka? Jest dobrze bez mnie? No dajcie spokój. Co, mam nie wracać? Stasiu. Wracaj. Ja tego nie powiedziałam. Ale rób, co chcesz. Idziemy. Stasiu. Już. Już dobrze, już wszystko jest dobrze. Stasiu! Spokojnie, spokojnie, Stasiu, chodź. Halo. Tak. Tak, zaraz będę. No. Żądam adwokata. Przepraszam, pan do kogo? Jestem bratem Ewy. Masz samochód? Mam. To chodź, idziemy. Żądam adwokata. Spokojnie, nie jest pani o nic oskarżona. Żądam adwokata! Żądam adwokata! Wszystko będzie good. Cały czas interesował się Nutką. Pytał o jej zdrowie, o tę parę adopcyjną. O wszystko. No ale co, naprawdę myślisz, że on handluje dziećmi? Co, sprzedają? On się uczył, jak się nią zajmować. Dobra, on już. A po co jedziemy do hotelu? Bo tam z nim byłam. Meldował nas, to może zostawił jakieś dane kontaktowe. Ty byłaś z tym gościem w hotelu? Ja tak, zatrzymaj się. Ewka! Ewka! To jego? Przepraszam, gdzie jest właściciel tego auta? Nie mam pojęcia, dostałem zlecenie, żeby zabrać samochód. Ty, pewnie gdzieś tu jest, dzwoń na policję, słyszysz? Gdzie ty leziesz? Przepraszam, widziały pani może mężczyznę z maleńkim dzieckiem? Gdzie z tego auta tutaj, widziała pani? Co się stało? To jest mój były mąż i porwał nasze dziecko. W ciągu ostatnich 30 minut odjechało 6 pociągów. Mógł przyjść do każdego. Też bym tak zrobił. Co teraz? Bożenka? Podał nam fałszywe nazwisko, nazywa się Wojciech Olszański. Zameldowanie jest nieaktualne i dzwonili rodzice Adasia, nie przyjadą po niego na święta. Adaś? Adaś! Ewuś. Znowu go zostawili. Poza tym, co my tutaj robimy? Przecież on może być wszędzie. Ewuś, sama chciałaś tu przyjechać, tak? Trzeba było to policji zostawić. Słucham. Dwa. Gdzie jest Nutka? Spokojnie, co to jest na karcie. Czyli gdzie? Zaplanowałem. Wszystko, co było wczoraj, było naprawdę. Zamknij się. Gdzie ona jest? Spokojnie. Zaraz ją nakarmię. Ja nawet nie wiedziałem, że się urodziła. Dopiero znajomi dali mi znać, że mam córkę. Co ty gadasz?
Kumpel przyłapał mnie ze swoją żoną. Dlatego wyjechałem na Islandię. A wróciłem dopiero jak się dowiedziałem, że chcą oddać moje dziecko. Ja chciałem ją tylko zobaczyć. A wy zrobiłyście ze mnie malarza i okej. Dzięki temu zobaczyłem, jak to wszystko działa. Zobaczyłem tych ludzi. Zrozumiałem, że ja mogę ją stracić, że mogę jej nigdy więcej nawet nie zobaczyć. Ty kretynie, coś ty zrobił? Najlepszą rzecz w moim życiu. Prawda? Dziękuję za współpracę. Chodźmy do karetki. Porywacz nic jej nie zrobił. Nie ma żadnych śladów agresji ani złej opieki. Ale? Nie chcę wydawać pochopnej diagnozy. Na pewności poczekałbym jeszcze na opinię laryngologa. Ale jak na moje oko, mała świetnie słyszy. Do widzenia. Dzień dobry. Zapraszam. Brakuje jakichś dokumentów? Nie, ale musimy porozmawiać. Przepraszam, praca. Napije się pani może kawy? Poproszę. A gdzie jest toaleta? W korytarzu na prawo. Musimy w kółko o tym samym. Dobrze. Ale nie teraz. Tak, odzwonię. Kończę sesję nagraniową i ciągle jakieś kłopoty. To ta dziewczyna z baru. Nie wiem, o czym pani mówi. Dowiedziała się, że adoptujecie dziecko i wariuje. Kto wariuje? Ułatwię ci to. Odnalazł się biologiczny ojciec Nutki i chce ją adoptować. Jak to? Był za granicą i nie wiedział, że ma córkę. To co z niego za ojciec? On pani chyba żartuje. Przykro mi. Ale każdy sąd przyznał mu pierwszeństwo. No to będziemy walczyć. Miszku, dajmy już spokój. Nie chcesz jej, bo jest głucha, prawda? Przepraszam cię, ale nie mogę mieć dziecka, które nie słyszy. To dla mnie za trudne. No dobrze, muszę kończyć. Co panią sprowadza do mojego biura? To już nie jest pani biuro. Zostaje pani zwolniona dyscyplinarnie. Na terenie ośrodka przebywa dziecko w nieodpowiednim wieku, osoba psychicznie chora, doszło do porwania niemowlęcia, pracownik, którego zatrudniliście... Skończmy, to wiem, co zrobiłam. Pani Ewo, nie lubię pani. Z wzajemnością. Ale muszę przyznać, że szanuję pani pracę i pani osiągnięcia. I żałuję, że to się musi tak skończyć. Takie są przepisy.
jesteś popsuty, słyszysz? Nigdy nie byłeś popsuty, pamiętaj o tym. Słyszysz mnie, prawda? Teraz już wszystko słyszysz. Ktoś cię bardzo kocha. Nie będziesz sama. Oddajcie mi moje dziecko, proszę. Siedziała u nas całą noc. Nie chciała się nigdzie ruszyć. Miała załamanie. Zabrali ją na obserwację do szpitala psychiatrycznego. Nie miałaś wyjścia. Czuję się kompletnie bezsilna. Przyzwyczaję się. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Pani prezes? Mogę wskazać kogoś na moje miejsce? Nikt pani nie zastąpi. Dziękuję, to bardzo miłe. A nie, 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 źle mnie pani zrozumiała. Ośrodek zostanie zlikwidowany. A grunt sprzedany. Komu? Temu, kto da najwięcej. Czyli komu? Jeśli pański brat nie zrezygnuje z roszczeń, sprawa może się przeciągać. Ale proszę się nie obawiać. Radzimy sobie w takich sytuacjach. Przyszłam cię osobiście pogratulować. Proszę stąd wyjść. Ewa, mam spotkanie. Wszystko wyjaśnię po. Wyjaśnisz? Ojej, to dobrze, bo ja już myślałam, że twoja kancelaria kupuje grunt mojego ośrodka, ale to pomyłka, prawda? Ewa, wyjdź proszę. A w sądzie nie ma do dzisiaj aktu ślubu Oli. Ona może przez to stracić dziecko. Dlaczego ty to wszystko robisz? Tylko dlatego, że nie poszłam z tobą do łóżka? Zostańcie państwo, pani już wychodzi. Ewa, ja tu pracuję. To są moi klienci, rozumiesz? Wyjdź natychmiast. Zadzwonić po policję? Nie, nie trzeba. Już wychodzę. I od razu dzwonię do mediów. Zrobię wam reklamę na całą Polskę. A gruntu i tak nie kupisz, bo znajdę kupca z większą kasą. Teraz prześwitam. A, przepraszam. Wesołych świąt. Państwu również życzę wszystkiego dobrego, wesołych świąt, a przede wszystkim lepszego adwokata. Do widzenia. Nadal masz szansę odzyskać nutkę. Rodzice adopcyjni zrezygnowali, więc jako biologiczny ojciec masz pierwszeństwo. Oczywiście sąd weźmie pod uwagę to, że ją porwałeś. To nie działa na twoją korzyść. Potrzebujesz bardzo dobrego adwokata. Pomożesz mi? Nie pracujesz w ośrodku. Do widzenia. Stój. Dasz mi chwilę? Teraz ja. Całe życie uciekałem, ale już nie chcę. Kiedy zobaczyłem po raz pierwszy nutkę, spanikowałem. Chciałem zrobić to, co zawsze. Odwrócić się i zniknąć. To wszystko dzięki tobie! Profesorze, dziękuję za gościnę. Pani prezes, bardzo dziękuję za gościnę. Panie prezydencie. Dzień dobry. Ewa! Dziękuję, że pan znalazł czas. Zawsze, zawsze. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Proszę się. Zaraz do was wracam, dobrze? Ona jest fotografem. Cześć, Ewa. Hej. Dzień dobry. Dzień dobry.
Słuchaj, co za sukces. Nawet sobie nie wyobrażasz, ile zebraliśmy. Gratuluję. Marnie, sama bym go kupiła, ale to nie są moje pieniądze. Każda złotówka leci prościutej do Afryki. Ja niczego od ciebie nie chcę. Przepraszam cię bardzo. Witaj, dziękuję bardzo, że przyszłeś. Kajetan, baw się dobrze. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Hej, Ewa. No co tak stoisz? Baw się, upij się. Teraz będziesz miała więcej czasu. Może poznasz kogoś. Będę miała następne wnuki. Ty nie mogłam zrozumieć, dlaczego nie chcesz mieć własnych dzieci. Ja nie mogę mieć dzieci. Pani Zofio. To jest moja córeczka Jadwiga. Bardzo chcę, żeby pani poznała taki wzór silnej kobiety. Bardzo mi miło, Jadziu. Dobry wieczór. Jesteś śliczna. A to jest moja córeczka Ewa. O, bardzo mi miło. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Miło mi. No, to nie będziemy przeszkadzać. A skąd wiesz, badałaś się? Jak miałam 17 lat. Bada wrodzona. Dlaczego ja nic o tym nie wiem? Bo byłaś w Afryce. Pomagałaś ludziom. I oni tego bardziej potrzebowali, ja to rozumiem. Pani Zosiu, pan prezydent prosi o wspólne zdjęcie. Nalega. Poproszę, żeby dał mi 5 minut. Naprawdę potrzebuję 5 minut. Mogę już zabrać Michasia do domu. Dziękuję. To wszystko dzięki pani. Bardzo dziękuję. Bardzo naprawdę dziękuję. Jestem tutaj z Darkiem. Darek, chodź. Chodź, kochanie. Wiesz, ja przez nią zostałem taką kurą domową. Praktycznie nas zostawiła. Ojciec sprzątał, gotował, zawoził nas do szkoły. Ja głupi myślałem, że każdy facet tak musi. Dobrze ci szło. Świetnie mi szło. Tylko sam sobie te kajdany założyłem, nie? No i co, lepsza samotność? Nie wiem, a nie ma innej drogi? Kapciu, taka jest prawda, że jesteśmy ofiarami naszej matki. Taka jest prawda. Jak to kolędnicy, to powiem, że już byli. O, cześć. Właśnie o tego rozmawialiśmy. Wesołych świąt, synku. No. Wzięłam z imprezy. Ale ja swoim dzieciom sam robię, wiesz? Stasi, Hela. Uwielbiałam moje ciasta. Właśnie co, nie mogę jeść na święta, nie? Przepraszam cię. Zachowałam się jak dziecko. Jesteś moim dzieckiem i to się nigdy nie zmieni. Dobra. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, tak? Hej. Pa. Pa, pa. Wiesz, że zawsze chciałam być taka jak ty. Ale nie daję rady. Dajesz rady. Kochanie, codziennie, po cichu, bez rozgłosu,
Ratujesz jakiś jeden mały świat. I niczego w zamian nie oczekujesz. Wszyscy cię kochają. Wszyscy. Oprócz mojej córki. Twoja córka nikogo nie potrafi kochać. Potrafisz. Potrafisz. Tylko musisz przestać się bać. Muszę wyłączyć co jakiś palac. Nie, nie, słuchaj, zostaw. Słuchaj, to jest Łajdak, ale w gruncie rzeczy porządny człowiek. Coś dla nas nagrywał tam na fundacji. Też jest sierotą i dlatego postanowił pomagać dzieciom. Ale duże pieniądze, powiem ci, duże pieniądze. Mamo, potrzebuję 3 rzeczy. Telefon do niego. Tego? Tak. 10 minut u prezydenta i bardzo dobrego adwokata. Jasne. Cześć, obłągi moje. Tata, ratuj, mama nie umie robić pierogów. A barszcz jest paskudny. Dobra, słuchajcie. To nigdy nie była wasza wina. Tak? Rozumiecie? Nigdy. Chodź, no. Bardzo was kocham. A my ciebie. Bardzo. Idźcie pod choinkę, zobaczcie. No. Cześć. Cześć. Przyznaję, jestem bezradna. Nie daję rady bez ciebie. Też cię kocham. Dzień dobry. Dzień dobry. To są dokumenty potrzebne do starania się o opiekę nad dzieckiem. Proszę od razu je wypełnić. Po świętach odniosę je do sądu. A to jest upoważnienie do reprezentowania pana podczas rozprawy w sądzie. Proszę. A pani kim jest? Mecenas Michalina Jantar, ale może pan do mnie mówić aniołek. Od świętego Mikołaja. Dokładnie to, co chciałeś. Ale ja tylko mam mamę i tatę.
Słuchaj, nie ma sensu, żebyś tu się z nami nudził. To są same małe dzieci. Nie masz się z kim bawić. W dom, do którego pójdziesz, będą koledzy w twoim wieku. Będziecie razem malować. Co ty na to? Ho, ho, ho! Witajcie, kochani! Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dzieci zostają tutaj. Zostajemy? Nic się nie zmienia? Prawie. A skąd pieniądze? Długa historia. 11, 12, 13. 13 Mikołajów. Nie, to dopiero początek. Chodź do taty. Cik. Słońce jest jasne i ciepłe. Te małe zielone są listki. Zaraz wszystko będzie zielone. Zobaczysz. Na pewno nie chcesz wejść? Tylko chwilą zapomnę wszystkie trudne dni i przetrwam im na złość. Nie pokażę, że wciąż boli. Obiecam sobie jeszcze raz nie poddać się. Chciałabym już nie pytać, nie pamiętać cię. Chciałabym obietnicę na w sobie dawną nadzieję stanąć w drzwiach,
uśmiech w oczach skryć i czekać aż po zachód słońca, bez wątpliwości nabrać tchu, poddać się. Chciałabym chwycić cię za rękę mocno, tak, pójść gdzie już nikt nie walczy, tam odnaleźć w nas. I wystarczy mi, gdy wiem, że jesteś. Nie musisz nic, nie trzeba więcej. Świat pełen złudzeń, niepewności, ubieram sny. Wiem, ile znika w codzienności, ja wciąż wierzę ci. Dawniej nie byłem w stanie ubrać cię w słowa, wszędzie widziałem tylko błąd. Ciężko cokolwiek razem zbudować, gdy czuję się jakbym nie był stąd. Zamiast radości miałem tonę pretensji i żalu, teraz tonę miłości do mojego skarbu. Mogę wydostać się spod każdego ciężaru, od kiedy mój mały świat waży 1800 gramów.